Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Produkty zbożowe. Zobacz, na drugim piętrze piramidy znajdują się produkty zbożowe. Wszystkie powstają z ziarenek zbóż. Dowiedzmy się, co można z nich zrobić i dlaczego powinniśmy je jeść. Ruszajmy po przygodę! Produkty zbożowe to pieczywo, kasze, ryż, makaron oraz płatki śniadaniowe. Są wśród nich produkty zbożowe pełnoziarniste, które powstają z pełnego, całego ziarna i są szczególnie polecane w zdrowej diecie. Zalicza się do nich m.in. płatki owsiane i jęczmienne, gruboziarniste kasze oraz brązowy ryż, makarony pełnoziarniste, chleb żytni pełnoziarnisty, razowy i graham. Produkty zbożowe, zwłaszcza te pełnoziarniste, to źródło dobrych węglowodanów, które dostarczają energię konieczną do pracy całego organizmu. Dzięki nim dzieci mają siłę, by biegać, skakać i bawić się. Ziarna zbóż mają w sobie witaminy z grupy B, szczególnie witaminę B1. Są one ważne dla prawidłowego działania układu nerwowego, sprawności fizycznej i umysłowej. Cennymi składnikami zawartymi w produktach zbożowych są magnez i cynk. Magnez to składnik kości i zębów. Jest potrzebny do prawidłowej pracy układu mięśniowego i nerwowego. Natomiast cynk ważny jest dla układu odpornościowego i sprawia, że organizm lepiej radzi sobie z chorobami. Produkty zbożowe powinny być składnikiem praktycznie każdego posiłku. Ile razy dziennie powinniśmy jeść produkty zbożowe? Nawet 4-5 razy dziennie. W każdym posiłku powinien się znaleźć produkt zbożowy. Jest ich wiele, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja wybieram kanapki z chlebem razowym, a ja owsiankę. Czego przede wszystkim dostarczają produkty zbożowe? Które spośród różnych produktów zbożowych są korzystniejsze dla zdrowia? Ile razy dziennie powinno się jeść produkty zbożowe?